Przejdźmy teraz do kolejnej epoki, czyli do renesansu. Przypominam, że ogólne wiadomości na temat tej epoki znajdziecie w tym filmie, a w tym skupimy się na twórczości polskiej. Renesans, czyli z francuskiego odrodzenie, odżycie, to epoka, w której powrócono do odkryć i osiągnięć epoki antycznej. Dominowały takie prądy jak antropocentryzm, kult rozumu, humanizm. W centrum wszystkiego nie stawiano już Boga, a człowieka i jego osiągnięcia. Tak więc bardzo istotnymi dziedzinami stała się nauka oraz kultura. Dodatkowo na ziemiach polskich był to tak zwany złoty okres panowania Jagiellonów. W Polsce panował pokój, rozwijała się gospodarka, nauka, kultura, sztuka. Do Polski sprowadzano zagranicznych artystów, m.in. z Włoch czy Niemiec. Renesans w Polsce trwał od końca XV wieku do lat 30. XVII wieku. W renesansie w Polsce wzrasta poczucie tożsamości narodowej. Pojawiają się takie idee jak na przykład patriotyzm, a wpływ na to miało pojawienie się języka ojczystego, m.in. w literaturze, w muzyce, ale też w liturgii, która nadal była bardzo istotna. Następuje rozwój demokracji szlacheckiej i idei sarmatyzmu. Polska staje się również niezwykle tolerancyjnym i otwartym krajem, dającym schronienie wielu przybyszom z zagranicy. W kraju rozwijał się handel, idea folwarków szlacheckich była bardzo rozwijana, w rolnictwie posiadano nowe metody uprawiania zbóż czy hodowli zwierząt. Powodowało to wszystko wzrost handlu, a także powstawanie międzynarodowych szlaków handlowych, wokół których rozwijały się kolejne miasta. Dzięki temu Polacy mieli też możliwość podróżowania. Przywozili z zagranicy zarówno dobra materialne, jak i zapoznawali się z trendami i prądami, które tam panowały, a potem zaszczepiali je na ziemiach rodzimych. Jako że jednym z najważniejszych elementów renesansu jest nauka i jej zdobywanie, to rozwijały się oczywiście liczne ośrodki naukowe w naszym kraju. Nadal tym dominującym i prężnie działającym była Akademia Krakowska, nazywana Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzięki hojności królowej Jadwigi, żony Władysława Jagiełły, która podarowała uniwersytetowi swoje insygnia koronacyjne, akademia rozkwitła. Na studia do Krakowa przybywali studenci z wielu krajów Europy. Jednym z takich studentów był wybitny astronom Mikołaj Kopernik. Jego rewolucyjne dzieło o obrotach sfer niebieskich zmieniło dotychczasowy pogląd o wszechświecie. Architektura okresu renesansu, podobnie jak inne dziedziny sztuki, nawiązywała oczywiście do antyku i odradzała architektoniczne idee tej epoki. Specjalistami w zakresie architektury byli włoscy artyści, którzy sprowadzani byli na dwór Polski przez królową Bonę. Jednym z nich był na przykład Bartolomeo Berecci, który działał na dworze Zygmunta I Starego, i to on zajmował się przebudową Wawelu, czy Giovanni Battista di Quadro, który był autorem renesansowej przebudowy ratusza w Poznaniu. W epoce renesansu powstawały również liczne dwory, pałace, wille i rezydencje. Były to budynki jasne, lekkie, z dużymi oknami i zdobieniami. Charakterystyczne dla tych budowli były łuki, kolumnady. Przed posiadłościami zaś zakładano ogrody, najczęściej oczywiście w stylu włoskim. Zarówno architektura, jak i rzeźba bardzo mocno związane były z jednym z największych kulturalnych ośrodków w kraju, czyli z Krakowem. To tam właśnie powstała pierwsza pracownia rzeźbiarsko-architektoniczna założona przez Zygmunta I Starego. Warto tutaj wspomnieć o typowej dla renesansu idei mecenatu. Mecenat było to wspieranie artystów poprzez możnych i bogatych władców, królów, szlachtę, którzy byli w stanie pozwolić sobie na pewnego rodzaju stypendia dla twórców, by mogli oni tworzyć. W Polsce znanymi mecenasami z okresu renesansu był właśnie król Zygmunt Stary, czy też Zygmunt August oraz Jan Zamoyski. On był na przykład mecenasem Jana Kochanowskiego. Przejdźmy teraz do rzeźby. Powstawały głównie wolno stojące obiekty, czyli mamy tutaj odwrót od płaskorzeźb, które dominowały w średniowieczu. Popularne były nagrobki przyścienne, które ukazywały postać zmarłego. Malarstwo okresu renesansu straciło nieco swój średniowieczny, religijny charakter. Na obrazach są przedstawiani ludzie, często bez związku z tłem. Taka forma przedstawienia w średniowieczu uznawana była za grzech pychy. Takie portrety zamawiali królowie, duchowni, możnowładcy czy nawet bogatsi mieszczanie.
Przykładem tej formy malarskiej mogą być dzieła Stanisława Samostrzelnika. Najwybitniejszym przedstawicielem malarstwa portretowego w Polsce był Marcin Kober, który przybył do Polski z Magdeburga. Malował on tak zwane portrety oficjalne, które opamiętniały postaci królów, książąt, władców lub ich dzieci. Wizerunki te nawiązywały już stylem do kolejnych epok w sztuce, do manieryzmu czy do baroku, jednak powstawały jeszcze nadal na podstawie renesansowych schematów portretowania. Ciekawym faktem jest, że około roku 1530 powstało w Polsce anonimowe dzieło Bitwa pod Orszą, które zapoczątkowało malarstwo historyczne, malarstwo batalistyczne w Polsce. Co istotne, w renesansie bardzo mocno zaznacza się taka dziedzina sztuki jak literatura. Ma to oczywiście związek ze wspomnianym wcześniej przeze mnie używaniem języka polskiego. Istotnym jest również fakt, że w 1489 roku Konrad Celtis założył Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie. Skupiało ono właśnie poetów, filozofów i humanistów. Renesans był również epoką, w której powstała publicystyka. Pierwszym publicystą był Jan Ostroruk. Jego dzieło pod tytułem Memoriał o uporządkowaniu Rzeczpospolitej na Sejm Walny Królestwa dotykało wielu tematów polityczno-społecznych. Od połowy XVI wieku w rozwoju literatury w Polsce panuje złoty okres. Tworzą wtedy tacy przedstawiciele jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy Andrzej Frycz-Modrzewski. Wielkim propagatorem języka polskiego był oczywiście Mikołaj Rej. Jego krótka rozprawa między panem, wójtem a plebanem oraz Żywot człowieka poczciwego to dzieła, w których autor ukazuje relacje stanowe na polskiej wsi, polskie obyczaje i przekrój życia społecznego w kraju. Najwybitniejszym przedstawicielem polskiej literatury w okresie renesansu był Jan Kochanowski. Jego dorobek jest niezwykle bogaty. Zawiera zbiory pieśni, fraszek, wiersze, cykl trenów, pierwszą polską tragedię na wzór antyczny, a także przekłady między innymi psalmów. Z punktu widzenia muzyki ważnym osiągnięciem Jana Kochanowskiego było dokonanie przekładu na język polski psalmów z Księgi Starego Testamentu i zamknięcie ich w dziele Psałterz Dawidów. Przejdźmy teraz do muzyki epoki renesansu w Polsce. Muzyka, tak jak inne dziedziny sztuki, również rozwijała się bardzo prężnie, głównie dzięki działalności królowej Bony i dworu Jagiellonów, którzy zapraszali słynnych włoskich artystów, śpiewaków, kompozytorów na swój dwór do Krakowa. Efektem takich działań było chociażby założenie w Krakowie przy kaplicy Zygmuntowskiej kapeli rorantystów w 1543 roku. Był to 9-osobowy zespół wokalny, w którym śpiewali kapłani. Kapela powstała na wzór kapeli sykstyńskiej w Rzymie i początkowo uświetniała swoim śpiewem nabożeństwa roratnie, stąd właśnie ich nazwa, a później również inne. W renesansie w Polsce powstawała oczywiście muzyka religijna, zarówno ta wokalna śpiewana z tekstem polskim, jak i ta wokalna śpiewana z tekstem łacińskim nadal, oraz muzyka świecka. I tutaj mieliśmy dzieła wokalne w języku polskim lub twórczość instrumentalną, czyli całkiem nowy gatunek, jeżeli chodzi o rozwój muzyki. W całej tej twórczości przeważała jednak nadal twórczość wokalna, głównie śpiewana podczas liturgii, mszy i nabożeństw. Były to więc psalmy, pieśni i msze. Takim symbolicznym początkiem, jeżeli chodzi o rozwój muzyki w renesansie w Polsce, było odkrycie 3 wielogłosowych pieśni z tekstem polskim. Jest to nowość, bo do tej pory, jeżeli chodzi o tekst polski, mieliśmy do czynienia tylko z jednogłosowymi utworami. Te pieśni to Chwała Tobie, Gospodzinie, Bądź wiesioła, Panno czysta i O najdroższy kwiatku panieńskiej czystości. I tutaj również przypomnienie, renesans jest epoką wielogłosowości, czyli faktury zwanej polifonią. W tej polifonii, czyli we współdziałaniu ze sobą wielu głosów, w renesansie charakterystyczne było takie działanie jak imitacja. Była to technika, która polegała na naśladowaniu melodii jednego głosu poprzez drugi. Taką reprezentatywnym gatunkiem, w którym wykorzystywana jest imitacja, może być na przykład kanon. No i należy pamiętać, że ta polifonia rozwijała się w Polsce głównie na przestrzeni muzyki wokalnej. Kompozytorzy epoki renesansu w Polsce to Jerzy Liban i Sebastian z Felsztyna, Mikołaj z Krakowa, Marcin Leopolita, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomułka, Krzysztof Klabon i Mikołaj Zieleński, tworzący już na przestrzeni renesansu i baroku.
Jak widzimy, tych nazwisk pojawiło się tutaj całkiem sporo i ma to oczywiście związek z tym, że twórczość muzyczna przestała być anonimowa, tak jak było to w średniowieczu, a kompozytorzy byli osobami wykształconymi, znanymi z nazwiska po dzień dzisiejszy. Przejdziemy sobie teraz do omówienia twórczości niektórych z kompozytorów. Zacznijmy od Mikołaja z Krakowa. Podpisywał się używając inicjałów Nikolaus Krakowiensis, czyli NC. Pisał wszystkie rodzaje utworów. Były to części mszalne, były to motety, pieśni świeckie, utwory organowe, tańce. Był bardzo wszechstronnym twórcą. Komponował w stylu kompozytorów flamandzkich, czyli stosował na przykład technikę imitacji, cantus firmus czy ozdobny kontrapunkt. Posłuchajmy przykładu pieśni świeckiej o tytule Aleć nade mną Wenus. Jest to pieśń, która uważana jest za pierwszy madrygał. Kolejnym kompozytorem był Wacław Strzemotuł. Studiował on w Akademii Krakowskiej, był muzykiem, poetą, prawnikiem i nadwornym kompozytorem kapeli królewskiej za czasów Zygmunta Augusta. Pisał wyłącznie muzykę religijną. Były to msze, oficja, lamentacje, motety i pieśni religijne w języku polskim. Najbardziej zasłynął jako twórca motetów. Te najbardziej znane z nich to na przykład Ego sum pastor bonus bądź In te domine speravi. Te utwory pisane były już na 4 głosy wokalne. Posłuchajmy teraz przykładu jednego z motetów Wacława Strzemotuł, Ego sum pastor bonus, czyli Jam jest dobry pasterz. Wacław Strzemotuł tworzył również pieśni religijne i ta najbardziej znana, która zachowała się do czasów dzisiejszych, to Modlitwa, gdy dziadki idą spać, czyli Już się zmierzcha. Posłuchajmy fragmentu. Kolejnym polskim kompozytorem był Mikołaj Gomułka. Również związany z Krakowem, nadworny muzyk biskupa Myszkowskiego, a później i Jana Zamoyskiego. Jego największym dziełem są melodie na psałterz polski przez Mikołaja Gomułkę uczynione. Jest to umuzycznienie tekstu, który napisał Jan Kochanowski do wszystkich psalmów z Starego Testamentu. No i jest to dzieło szczególne, bo łączy osiągnięcia dwóch wybitnych Polaków w zakresie sztuki. Ukazało się drukiem w 1580 roku i według opisu kompozytora powstało dla ludzi nieuczonych, ale dla prostego ludu, po to, aby muzykować wspólnie w domu.
Kolejne psalmy są krótkie, wszystkie rozpisane są na cztery głosy w fakturze nota contra notam, czyli nuta przeciwko nucie. Nie ma tutaj żadnych skomplikowanych melizmatów, wtrąceń, ozdobników. W ten sposób też tekst kompozycji jest szczególnie dobrze słyszalny. Psalmy śpiewane były oczywiście w języku polskim, zarówno przez katolików, jak i protestantów. Posłuchajmy teraz fragmentu psalmu 47, Kleszczmy rękoma. Marcin Leopolita to poeta, członek kapeli rolantystów, nadworny kompozytor i organista Zygmunta II Augusta. Większość życia spędził we Lwowie. Jego msza wielkanocna, czyli Missa Paschalis, to pierwsza w całości zachowana msza polskiego kompozytora. Jest pięciogłosowa, miejscami posiada nawet sześć głosów i oparta na melodiach czterech polskich pieśni wielkanocnych. Na tym właśnie polegała technika cantus firmus, czyli branie głosu z znanej już wcześniej pieśni, wkładanie jej do melodii jednego z głosów w opracowaniu wielogłosowym i na podstawie tego tworzenie dalszej kompozycji. Warto również wspomnieć o twórczości Krzysztofa Klabona. Był on kompozytorem, śpiewakiem i lutnistą, a więc przedstawicielem muzyki świeckiej. Tworzył pieśni, był kapelmistrzem, ściśle związany z dworami królewskimi Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Śpiewał na uroczystościach weselnych, uświetniał ważne wydarzenia na dworze i wyjeżdżał nawet z królem w podróże. Zachował się jedynie jeden cykl jego czterogłosowych pieśni, zatytułowany Pieśni Kaliopy Słowiańskiej. Pieśni opowiadają o zwycięstwie Polaków nad Habsburgami w bitwie pod Byczyną oraz są hołdem dla króla Zygmunta III. Posłuchajmy trzeciej pieśni z tego cyklu pod tytułem Sławne potomstwo Lechowe. I tutaj ciekawostka, głos, który zaraz usłyszycie w pieśni, nie jest głosem kobiecym. Śpiewa tutaj mężczyzna o głosie kontratenor sopranowy. Jest to pan Dariusz Paradowski. Mikołaj Zieleński, ostatni kompozytor, którego omówimy sobie w renesansie, zahaczał swoją twórczością już o barok. Pobierał on nauki w Rzymie, gdzie najprawdopodobniej zapoznał się bezpośrednio z wieloma technikami kompozytorskimi, chociażby na przykład techniką polichuralną, którą omawiałam już wcześniej w filmie o renesansie. Był organistą i kapelmistrzem na dworze prymasa Polski Wojciecha Baranowskiego. Wszystkie dzieła Mikołaja Zieleńskiego zostały zebrane w zbiorze podzielonym na dwie części – Offertoria totus Anni i Communiones totus Anni. Zbiór cały zawiera 117 utworów liturgicznych na cały rok kościelny oraz trzy fantazje instrumentalne. W pierwszej części, czyli Offertoria totus Anni, znajdują się kompozycje na skład wielochóralny z towarzyszeniem organów. Są to monumentalne utwory, 7-8-głosowe na 2 lub 3 chóry z towarzyszeniem instrumentów. Wśród utworów w tym zbiorze, w pierwszej części, znajduje się Magnificat.
Jest to utwór 12-głosowy na trzy chóry z towarzyszeniem organów. Jest to pierwszy tak monumentalny utwór w historii muzyki polskiej. I posłuchamy teraz fragmentu Magnifikatu Mikołaja Zieleńskiego. Na kanwie muzyki religijnej rozwijała się również twórczość instrumentalna, a to ze sprawą organów, które powstawały w coraz liczniejszych świątyniach. Udoskonalano też ich brzmienie i rozbudowywano je. Słynnymi organistami epoki byli Mikołaj z Krakowa czy Mikołaj Zieleński. Muzyka instrumentalna, pomimo wciąż troszkę mniejszego znaczenia, była jednak coraz istotniejsza. Oprócz tej twórczości organowej wykonywanej w kościołach, pojawiła się wirtuozeria lutniowa. Muzykę instrumentalną zapisywano w tabulaturach organowych bądź w tabulaturach lutniowych. Obejmowała ona transkrypcję utworów wokalnych, tak działo się najczęściej, czyli przekładano utwory wokalne na twórczość instrumentalną, ale też często powstawały pierwsze gatunki muzyki czysto instrumentalnej, czyli tańce, ricercary czy preludia. Największym zabytkiem i największym osiągnięciem polskiej muzyki instrumentalnej jest tabulatura organowa Jana z Lublina. Jest to 260-stronnicowa księga, w której opisane są techniki kompozytorskie zobrazowane utworami muzycznymi. Zawiera ona wiele wskazówek dla osób, które chciałyby nauczyć się gry na organach oraz wiedzy teoretycznej. Tabulatura zawiera wiele utworów religijnych, liturgicznych, posiada jednak również bogaty zbiór utworów świeckich, madrygałów, tańców czy preludiów. I posłuchamy sobie teraz przykładu tańca. Taniec ten będzie wykonany na klawesynie, jest on twórczości anonimowej, zawartej właśnie w tabulaturze Jana z Lublina. Oprócz twórczości organowej, jak wcześniej wspominałam, w Polsce rozwijała się również twórczość lutniowa. Utwory na lutnie polskich kompozytorów znane były w całej Europie. Do słynnych lutnistów i autorów dzieł na ten instrument należeli Krzysztof Klabon, Diomedes Kato czy Jakub Polak, który działał we Francji. Z punktu widzenia rozwoju instrumentów ważnym jest też fakt, że w Polsce w okresie renesansu zaczęło rozwijać się lutnictwo. Powstawały nowe instrumenty smyczkowe. Po średniowiecznych gęślach powstawały kolejne wersje ludowych prototypów skrzypiec, na przykład suka biłgorajska czy fidel płocka. To już wszystko, co miałam Wam do przekazania na temat rozwoju polskiej muzyki w okresie średniowiecza i renesansu. W następnym odcinku zajmiemy się kolejnymi epokami w historii rozwoju muzyki. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z dokładnymi informacjami, ze źródłami i przykładami muzycznymi, które tutaj zostały pokazane, to zajrzyjcie do opisu. Tam znajdziecie link do materiałów, które zostały opracowane przeze mnie na potrzeby nagrania tego filmu. Zapraszam serdecznie.